Do bulwersującego zdarzenia doszło kilka dni temu w supermarkecie Kaufland w Lesznie. Interweniowała policja. W sieci ukazało się nagranie z monitoringu. Z tygodnia na tydzień punkty szczepień w Lesznie i powiecie leszczyńskim szczepią coraz więcej osób. Dziś, czyli 19 kwietnia, rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w roku 1968. W kolejnych dniach rejestrować będą się mogły kolejne roczniki. Obóz w Gronowie to niechciana historia Leszna. Nie można jej jednak skazywać na wymazanie czy zapomnienie. Ona się wydarzyła i żeby nigdy więcej się nie powtórzyła, trzeba pamiętać. Podczas swojego wystąpienia w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Rusiecki zaapelował o częstsze zwoływanie posiedzeń. Chcemy pracować, powiedział z trybuny sejmowej. Poddał też krytyce wysokość kwoty, jaką rząd chce przeznaczyć na wyrównanie opóźnień w oświacie w związku ze zdalną nauką. Na nieludzkiej ziemi spędzili lata. Umierali od chorób, głodu, tęsknoty i cierpienia. W połowie kwietnia 1940 roku NKWD rozpoczęło drugi etap eksterminacji Polaków mieszkających na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej. Ekipa GI ma lepszy futsal Leszno przegrała w meczu wyjazdowym z Konstraktem Lubawa 2-3. Piłkarze Polonii 1912 Leszno przegrali w Kórniku aż 0-5 podczas kolejnej serii spotkań w grupie spadkowej Wielkopolskiej 4. Ligi.